Dzień dobry, witam serdecznie w moim oficjalnym kanale YouTube'a. Jeden z Państwa w komentarzu poprosił mnie o przypomnienie historii, jak to było z wykończeniem Lepera przez Kaczyńskiego. No, trzeba sięgnąć troszeczkę pamięcią, bo było to już kilkanaście lat temu. Ale nigdy nie zapomnę tej kolacji, mojej ostatniej kolacji z Andrzejem Leperem i Jarosławem Kaczyńskim. Był lipiec roku 2007. Kaczyński był wyjątkowo pobudzony. Prawił Leperowi komplementy. Jak weszła pani przynosząca herbatę, to wstał i pocałował ją trzykrotnie w rękę. Zwykle ta procedura była krótsza, bo całował jednokrotnie. Opowiadał anegdoty o swojej rodzinie z Odessy, o jakieś historie swoich ciotek, różnego rodzaju akademickie historie swego brata. Był bardzo, bardzo zadowolony. Następnego dnia o 6 rano CBA miało zatrzymać, a później aresztować Lepera. Kaczyński tego dnia był pobudzony, bo wiedział, że szykuje się akcja, która może doprowadzić go do pełni władzy. Złamanie Lepera, sadzenie go do więzienia, doprowadziłoby do rozbioru klubu samoobrony. Taki rozbiór, podobny jak obecnie możemy obserwować w przypadku pana Gowina, kiedy posłowie są przekupywani, zastraszani, w jakiś sposób uhonorowywani po to, aby przechodzili do PiS-u. Dzisiaj to obserwujemy na Gowinie, wówczas było to trenowane na samoobronie. Jak wiemy, historia potoczyła się inaczej. Leper prawdopodobnie dowiedział się skądś o tym, że akcja jest szykowana i w pułapkę nie wpadł, a być może w ogóle nie był wciągnięty w żadną operację korupcyjną i ta cała prowokacja ograniczyła się do tego, że skorumpowano dwóch jego współpracowników. Tak czy inaczej, na następny dzień byliśmy już w innej rzeczywistości. Leper powiedział mi w Częstochowie, że Kaczyński go zdradził. Miał ogromne poczucie krzywdy. I to się później przejawiało w kilku jego wypowiedziach. Pewnego razu aż płakał nad swoim losem i nad swoją głupotą, że dwa lata wcześniej, w roku 2005, przekazał 16% głosów, które uzyskał w wyborach prezydenckich, popierając Lecha Kaczyńskiego. Nie mógł sobie tego wybaczyć. On zadecydował de facto o tym, że Kaczyński, który przegrał pierwszą turę wyborów prezydenckich z Tuskiem, w drugiej był triumfatorem. Leper nie mógł sobie tego darować. Po jego odwołaniu miałem rozmowę z Jarosławem Kaczyńskim na temat tej sprawy. Pierwszą rzeczą, którą zażądałem, było oczywiście pokazanie dokumentów, które by świadczyły o tym, że prowokacja CBA była legalna. Aby CBA mogło kogokolwiek prowokować, musi mieć wcześniejszą, uprzednią informację, wiarygodną o tym, że w danym miejscu dokonuje się korupcja. Zapytałem premiera o te wcześniejsze informacje. Powiedział mi, bez problemu panu udostępnimy informację o tym, w jaki sposób CBA powzięło zamiar rozpoczęcia prowokacji. Nigdy ich później nie otrzymałem. Po tygodniu wyjechałem na urlop, aby się zastanowić, co dalej. Historia mojej koalicji z PiS-em, mało kto już o tym pamięta, była taka, że ja do koalicji zostałem w pewien sposób przymuszony. PiS razem z ojcem Rydzykiem zorganizował rozłom w LPR-ze. Wyszło 6 posłów na czele z panem Kowalskim. To był taki bielan, można powiedzieć, dzisiejszy bielan Gowina, to u mnie był taki Kowalski. I były ogromne naciski na posłów, aby zdecydowali się na wejście do koalicji. W którymś momencie moja sytuacja w partii była taka, że stanąłem przed alternatywą. Albo stanę na czele porozumienia z PiS, albo zostanę wyrzucony z tej partii, albo ograniczone zostanie moje wpływy na klub i krótko mówiąc, wariant, który dzisiaj obserwujemy z zamianą Gowina na Bielana,
będzie zrealizowany. Taka alternatywa przede mną wówczas stała. Podjąłem decyzję, że stanę na czele porozumienia z PiS-em po to, aby kontrolować dalej sytuację i czekać. Czekać na odpowiedni moment. Czekać na chwilę, w której PiS będzie słabszy. Czekać na moment, w którym będę mógł z tej koalicji wyjść. Przez cały czas utrzymywałem bardzo dobre relacje z opozycją, przede wszystkim z Platformą Obywatelską, informując ich o planach Jarosława Kaczyńskiego, nielegalnych planach uderzenia w poszczególnych posłów. Były plany uderzenia w Grzegorza Schetynę, były plany uderzenia w Donalda Tuska, w innych polityków. To, co PiS, czy Jarosław Kaczyński, to, co mnie i Lepera informował w odniesieniu do swoich działań o charakterze nielegalnym, wszystko to lądowało na biurku szefów opozycji. Uważałem bowiem, po już nawet krótkiej współpracy z prezesem PiS, że tak naprawdę celem Kaczyńskiego jest zbudowanie dyktatury, która ograniczy funkcjonowanie sądów, która ograniczy funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego. Miała być specjalna ustawa, która pozwoli prezydentowi Kaczyńskiemu dobierać prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Miała być ustawa ograniczająca funkcjonowanie mediów ze specjalnymi karami dla dziennikarzy. To teraz, w tej chwili Ziobro do tego pomysłu wraca, ale to był pomysł już budowany przez Ziobrę w roku 2005. I te wszystkie fragmenty złożyły mi się na całość, że tak naprawdę Jarosław Kaczyński, który wygrał wybory w sposób demokratyczny, zmierza do budowy państwa, no de facto dyktatury. Wiele razy w historii mieliśmy sytuacje, w których przywódca, który wygrywał wybory demokratyczne, zamieniał później kraj w dyktaturę, zamieniał rzeczywistość prawną tak, żeby nie można już było go odwołać. Widzimy to dzisiaj na przykładzie Wenezueli. Sam pan Łukaszenka jest tego doskonałym przykładem. Erdogan w pewien sposób. No na pewno w przeszłości też był takim klasycznym przykładem była sprawa zamiany systemu konstytucyjnego Niemiec przez NSDAP. Więc widząc te tendencje, ten bardzo jasno realizowany plan zamiany Polski w dyktaturę Jarosława Kaczyńskiego, robiłem wszystko, co w mojej mocy, aby temu w jakiś sposób zapobiec. Jak się pojawiła okazja, że uderzenie w Lepera okazało się nietrafione, ale zbudowało wrogość trwałą pomiędzy Samobroną a PiS, wykorzystałem okazję i podjąłem decyzję o tym, że zażądam odwołania Mariusza Kamińskiego, co było w realiach PiS-u tak naprawdę wypowiedzeniem wojny. Wysłałem list publiczny, opublikowany przez właściwie wszystkie gazety, do prezydenta Kaczyńskiego, żądając usunięcia Mariusza Kamińskiego z szefostwa CBA. I w ten sposób, można powiedzieć, rozsypała się koalicja PiS, LPR, Samoobrona. Kaczyński został postawiony przed taką alternatywą. Alternatywą, która została omówiona przeze mnie na spotkaniu z Tuskiem i Schetyną, gdzie ustaliliśmy powołanie rządu tymczasowego, chyba że Kaczyński zgodzi się na wybory. Z takim pistoletem naładowanym Tusk pojechał do braci Kaczyńskich, do Juraty i tam uzyskał zgodę na przyspieszone wybory parlamentarne. Dalszą historię państwo znacie, wybory wygrała Platforma, skończyły się rządy PiS-u, Jarosław Kaczyński nie zdołał wówczas zrealizować swoich planów budowy dyktatury, wrócił do tych planów dopiero 10 lat później, w roku 2015, od roku 2007 to było 8 lat, ale od roku 2005, w którym to roku przejął władzę, 10 lat później znowu wygrał wybory parlamentarne. Leper, proszę Państwa, był człowiekiem, który nie był przygotowany w sensie swojej edukacji do pełnienia tak wysokiej funkcji. Ale był to człowiek, można powiedzieć, samorodek. Uczył się bardzo szybko, świetnie przemawiał i był niezłym ministrem rolnictwa. Nie zasłużył na ten los. Pamiętam, jak bardzo żałował
tego, że zawarł jakiekolwiek porozumienie z PiS. Myślę, że jego los powinien być przestrogą dla Pawła Kukiza i dla innych, którzy współpracują z Kaczyńskim. Ta współpraca zawsze się źle kończy. Dzisiaj, gdy mówimy o Andrzeju Leperze, ci z Państwa, którzy są chrześcijanami, mogą westchnąć za jego duszę, bo wiemy, że po okresie politycznym popadł w depresję, nie miał środków finansowych, był politycznie osamotniony i też schorowany. Myślę, że ten jego los może być poważną przestrogą i nauczką na przyszłość. No, historia jest nauczycielką życia i może stąd ten historyczny odcinek również zdecydowałem się puścić. Bardzo Państwu dziękuję. Proszę o subskrypcję, proszę o komentowanie. Zawsze z tych komentarzy coś ciekawego wyciągnę. Jestem za nie bardzo wdzięczny. Dziękuję Państwu uprzejmie.